Celestyna Grzybyta, dzień dobry. Nadchodzące godziny też będą wietrzne. W nocy najsilniejszych porywów spodziewamy się początkowo w górach do 130 km na godzinę. Z kolei nad ranem na Bałtyku zacznie się sztorm. Nad morzem chwilami powieje do 80, a na pozostałym obszarze do 60 km na godzinę. Miejscami popada słaby deszcz, a na termometrach wszędzie około 5-6 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich, ale też powyżej zera. Jutro już wszędzie chłodniej, od 8 stopni na Pomorzu Zachodnim do 14 stopni na Podkarpaciu. Stopniowo od północnego zachodu w głąb kraju będzie wędrowała strefa z opadami deszczu. Prędkość wiatru będzie wzrastać, rano silniej powieje na zachodzie, a około południa już w całym kraju. Porywy mogą dochodzić do 70 km na godzinę, w górach do 110 km na godzinę, a na Bałtyku do 100. Ciśnienie wzrośnie i w południe warszawskie barometry pokażą 993 hektopaskale. W sobotę od 8 stopni na północy do 13 na południu. Początkowo więcej słońca na wschodzie, ale od zachodu wejdą kolejne fronty z dużym zachmurzeniem i opadami deszczu. Nadal dość silny i porywisty wiatr. W niedzielę po przejściu frontu chłodniej, od 5 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Podkarpaciu. Prawie wszędzie pojawią się opady deszczu, a na północy deszczu ze śniegiem lub śniegu. Do zobaczenia.